te wzory łowickie, to właściwie od razu powinniśmy wpaść na taki pomysł, by wykorzystać to w biznesie. Pani Marta Wróbel znalazła taki sposób, wpadła na ten pomysł i to się sprzedaje. Ja myślę, że znalezienie takiego oczywistego pomysłu potrzebne jest spojrzenie najpierw z dystansu. Dopiero poruszając się po świecie, w erze globalizacji, można zauważyć, jak bardzo doceniane są takie unikalne, regionalne produkty. Tutaj udaje się je znaleźć w ogromnej liczbie. No to jest kopalnia takich motywów, rzeczy, które można wykorzystać. Właśnie Łowicz i ziemia łowicka. Zgadza się. Łowicz jest zagłębiem, ponieważ istnieją tutaj bardzo różne formy sztuki ludowej, które tu istnieją od bardzo, bardzo wielu pokoleń. I ta sztuka trafia już nie tylko do nas Polaków, ale do Europejczyków i do ludzi całego świata. Zgadza się. Są te rzeczy coraz bardziej popularne nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Te rzeczy wykorzystywane są w przeróżny sposób. To są podkładki, to są chusty, to są poduszki. Co jest takim najbardziej oryginalnym gadżetem i elementem, który pani stworzyła w tej kolekcji? Ja myślę, że to nawet nie rzeczy, które ja stworzyłam, ale jednak z Łowicza najpopularniejszym produktem jest łowicka wycinanka, a my jedynie wykorzystujemy motywy wzorowane na tych wycinankach i myślę, że wszystkie te rzeczy cieszą się bardzo dużym powodzeniem. To ja życzę powodzenia, trzymam kciuki, bo to znakomity pomysł na wykorzystanie motywów i elementów łowickich, a fundusze europejskie wspierają, szanowni państwo, również folklor, wspierają także muzeum w Łowiczu. Proszę zobaczyć, jak to wszystko się dzieje. Gdyby zapytać turystę, z czym kojarzy mu się Łowicz, z pewnością odpowiedziałby, że z folklorem. Stroje, elementy dekoracyjne izb księżackich, stare narzędzia do tej pory można było oglądać w jedynym muzeum w tym mieście. Teraz trwa tu remont, który nie tylko widać, ale też słychać. A to dlatego, że muzeum w 2011 roku otrzymało unijne dofinansowanie. Dzięki niemu zmieni się cały zabytkowy budynek. Gruntowne prace budowlano-remontowe przechodziły w latach 60. i 70. XX wieku. W związku z czym właśnie instalacja elektryczna, centralne ogrzewanie czy okna pamiętały właśnie te czasy. Ich remont był po prostu konieczny. Oprócz dziedzińca wyremontowane zostaną hol wejściowy i pomieszczenia wystawowe. Środki unijne pomogły też odnowić słynną kaplicę barokową. Konserwację malowideł Michała Anioła Palloniego wykonali m.in. artyści z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Freski, można mówić, że nasze łowickie, uważane są za najpiękniejsze na północ od Alp. To właśnie w naszej kaplicy odbywają się najbardziej ciekawe koncerty. W muzeum będzie można też podziwiać najstarsze przedmioty związane z kulturą łowicką z początków XIX wieku. Frajda jest i w domu też jest frajda. Na razie folklor można odkrywać w skansenie w Małżycach. Jak założę kieckę, to i duży, i mały, i gruby, i chudy, wszyscy się za mną obejrzą. Spotkaliśmy tu artystki ludowe, znane i lubiane. O ich wyroby biją się wszyscy turyści. Taki jeden kwiatek, która huciachu się zrobi. Dobra bibuła jest potrzebna, drucik. Panie to zwyciężczynie unijnego konkursu na najlepszy produkt marki Folklor Łowicki. Ich ludowe wycinanki, kwiaty i pająki otrzymały specjalny certyfikat. Jak mama haftowała, no to ja podglądałam i też haftowałam. Dzięki unijnym funduszom twórczynie mogły wziąć udział m.in. w warsztatach sztuki ludowej, a nagrodzone produkty znalazły się w specjalnym katalogu. Ich barwne stroje weszły już na dobre do kanonu mody. Krawaty przeważnie na wesela. Kapelusze takie jak ten to na komunię dla dzieci. Pani Ania łączy tradycję z nowoczesnością. Prawdziwym hitem są u niej ozdobne kosmetyczki, pokrowce na okulary, tablety i telefony komórkowe. Kultura jest dla mnie inspiracją, bo jest bardzo ładno, kolorowo, bogato. Jak widać, Unia inwestuje nie tylko w instytucje kultury, ale też w samych twórców. A to właśnie dzięki nim łowicki folklor może konkurować z zakopiańskim.